Yo, yo, Brianki Wiktor, jak to wspaniały serwer, gorąco na niego zapraszamy, PSDR Patty Lena Marysia. Cześć kochani, z tej strony ja, Wiktor, jak z innego odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przejrzę sobie fanpage, które o mnie stworzyliście na Instagramie oraz na TikToku. By the way, mój Instagram, wikpodogatoriak, polecam wbić. Mam też TikToka, nawet nie pamiętam jak się nazywa, nie nagrywam tam nic, nie tam tylko obserwuję moje fanpage'e, a więc zaczynamy, intro! Alright! Okej, a więc mam wybrane moje fanpage, które obejrzę. Ja by było sprawiedliwie, żeby nie było, że sama będę kogoś faworyzowała albo nie. Poprosiłam o to moją widzkę, Julcię. Pozdrawiam cię, Julcia, by the way. Tak, mam przygotowaną listę fanpage na Instagramie oraz na TikToku. Tutaj wam się ta grafika wyświetli, bardzo ładna i profesjonalna, mi się to podoba. No ale zaczniemy sobie od fanpage'a na Instagramie. Okay, więc na pierwszy ogień wybrałam sobie fanpage podłoga Wiktoriax. Jest to fanpage tej listy jako pierwszy, więc niech będzie. No i generalnie, jak widzicie, tego fanpage'a nie obserwuję. Ja niektórych fanpage'a po prostu nie obserwuję, bo albo ich nie widzę, albo je przeoczę, albo po prostu jakoś nie obserwuję ich. Obserwuję tylko kilka moich fanpage'y, ale jeżeli ktoś mnie oznacza pod postem, to jak najbardziej wchodzę w tego posta i go polubiam, oglądam, komentuję czasem. Ile dla moich fanpage'y, jeżeli robicie o mnie jakiegoś posta, to oznaczcie mnie jakby na tym poście, żebym była oznaczona na zdjęciu, a nie w opisie, bo w opisie ja po prostu tego nie widzę w powiadomieniach, bo mam za dużo innych, więc jakby co, to oznaczajcie mnie na zdjęciu w poście, a nie w opisie. Tak, super rada. A teraz sobie przyjrzyjmy, co to jest w ogóle za fanpage i co tu się dzieje. No i mamy tutaj edity, w sensie ja nie wiem za bardzo, jak się mam opowiadać na temat editów. Liczone jakieś memy o mnie. No nie wiem, czy takie się tu dzisiaj znajdą, jak mnie to przepraszam. Ale mamy po prostu edity, ale są bardzo ładne, to mi się bardzo podoba edit. I dużo moich fanpage'y stawia tylko moje zdjęcia po prostu, które ja sobie zrobiłam na Instagramie albo na relacji. No i ja wtedy nie mam jakoś ochoty obserwować po prostu fanpage'a, która stawia moje zdjęcia, które sobie sama zrobiłam. Jakiś edit albo jakieś rysunki mnie, to jak najbardziej, to jest bardzo milutkie. Jak taka praca jest włożona, to jak najbardziej. Ale jak są tylko takie jak tutaj, no tutaj potem są już edity, jak widzimy, ale tak jak tutaj raczej nie obserwuję. No i generalnie chciałam zwrócić uwagę, że na tym zdjęciu mam strasznie krótkie włosy. Nie wiem, kiedy to jest zdjęcie. Po świętach na pewno, bo tą bluzkę dostałam od Nasty na święta, więc to zdjęcie jest na pewno zrobione po świętach, jak mówiłam. I ja to miałam strasznie krótkie włosy, w sensie, no minęło 3 miesiące od tego zdjęcia. 3? Niecałe 3. 2,5 chyba. Nie wiem, nie mam liczyć. Albo 3? Nieważne, minął jakiś czas od tego zdjęcia. No i naprawdę te włosy są o wiele dłuższe. Może to właśnie dlatego, że są już odrobinę nieświeże i po prostu się wyprostowały, ale w sumie to porównajcie, one tu, a na tym zdjęciu są no dłuższe generalnie. Ale okej, teraz idziemy do kolejnego fanpage'u. Nie obiecuję, że ja przejrzę mój każdy fanpage w tym odcinku, ponieważ będzie to troszeczkę niemożliwe, a chciałam myśleć na tego TikToka, wiecie, na TikTok, no ciężka sprawa, więc naprawdę nie obiecuję, że przejrzę wszystko, postaram się, ale jak mówię, no może mi z tym ciężko. Mam jednak nadzieję, że wszystko mi się uda przejrzeć, ale wątpię w to. Na razie wzięłam sobie kolejny fanpage i jest to fanpage Brianek Wiktoriax i jak widzicie, ten fanpage obserwuję i wydaje mi się, że ten fanpage niedawno chyba odprowadził. Nie jestem pewna, nie obiecuję, ale to jest tak schludnie zrobiony fanpage, że jestem w szoku. Gdyby mój Instagram był taki schludny, życie byłoby takie piękne. Nie wiem, co za bardzo powiedzieć, ponieważ jak mówię, ten Instagram po prostu obserwuję. A okej, to są tylko takie pokazane, jak kogoś wyświetliłam relacje. Generalnie to jest takie słodkie, jak ktoś się cieszy, że nie wiem, odpisałam albo wyświetliłam relacje. To jest takie ubójne. Kolejny i ostatni fanpage z Instagrama i przejdziemy na fanpage z TikToka. Okej, a więc mamy kolejny fanpage i jak widzimy, ma on piękny, ale to piękny awatar. Jestem fanką. Na moim Instagramie kiedyś miałam profilowe, w sensie, no profilowe tak to się chyba nazywa, że była Melisa jako Mona Lisa. Tutaj wam gdzieś stawię to piękne zdjęcie, które zrobiła mi chyba jakaś widzka z tego, co się orientuję. Nie pamiętam imienia, przepraszam cię. Ale jak widzicie, tutaj jestem ja, jako kot i jako moja Meliska, więc ta wersja jest fajna, ale jednak wolałabym nie być kotem, tak jakoś. Ale okej, jak widzicie, tego Instagrama też obserwuję, ale chyba tam tu nie było postów. Start Instagrama był 29 lipca, więc ten fanpage już ma jakiś czas. I tak, no to jest dosyć taki fanpage. Ja go pamiętam, ojeju, tak, wiem, który to fanpage. No, dawno nie było tu postów, tak, 24 listopada był ostatni, więc jeżeli to oglądasz, nie wiem, jaki masz nick i nie wiem, kim tak naprawdę jesteś. Może wiedziałam, ale teraz nie pamiętam, przepraszam, jeżeli tak. To wróć do tego, słuchaj.
pozdrawiam Cię w ogóle bardzo serdecznie. No i okej, tutaj mamy, czy to jest moje zdjęcie? W sensie nie przypominam sobie, że miałam takie, chociaż w sumie ja lubię tak sobie rękę kłaść. No to może to jest faktycznie moje zdjęcie. I tu mamy to, ja i Nastia jako wredne dziewczyny. To pasuje. I Melissa jako liderka. Cudo. No i mamy piękne zdjęcie mnie jako kota. Piękne. Mnie jako ucznia Hogwartu. Tak, jestem Gryffindor. W ogóle ja się czasami zastanawiam, z jakiego jestem domu, ale chyba do mnie najbardziej pasują cechy Gryffindoru. Nie mam pojęcia, musiałam to kiedyś dokładnie sprawdzić, bo jednak Gryffindor to odwaga, a czy ja jestem odważna, to raczej nie. Więc no nie wiem, nie wiem. I ja jako dynia. No, generalnie świetne, mi się to wszystko podoba. Bardzo ładnie zrobiony edit. Nie wiem, przerażają czasami ilości moich zdjęć, jakie mają ludzie. Julcia, która zrobiła mi listę tych fanpage'y, ona ma ze 100 moich zdjęć. Ja rozumiem, jak to jest, w sensie ja tak miałam z Nexa, tylko że ja nie miałam jego zdjęć, no bo wiecie, on jednak nie pokazał twarzy jeszcze. Jeszcze. I ja mam folder z nim i mam tam 240 zdjęć. Tak. Powinna mi jakieś usunąć, ale mi jest żal. W sensie nie lubię go, ale już, ale wiecie, no jednak no trochę żal by mi było. Ale okej, teraz przechodzimy na kolejny fanpage i to będzie tym razem fanpage na TikToku. Okej, a więc w końcu udało mi się reagować na mojego TikToka i trwało to chyba z 10 minut, bo musiałam potwierdzić mój e-mail i tak dalej, a to na tym telefonie nie byłam zalogowana. To było ciężkie. No i generalnie widzicie tutaj moją nazwę mojego TikToka. Możecie mnie tu zaobserwować. No ja tu filmików żadnych nie mam. Mam coś na prywatnych, ale może kiedyś coś wstawię w ramach jakiegoś odcinka. Na razie nie zamierzam. A teraz przejdźmy do pierwszego TikToka. Mamy fanpage, który ma więcej obserwacji ode mnie na moim własnym TikToku. Wspaniale, ale okej. Okay. Jakbyś tego TikToka też obserwuję, ale nie widziałam wszystkich TikToków, więc to przejrzyjmy. Znowu osoba, która ma więcej moich TikToków ode mnie. Wspaniale. Okej, okay, więc teraz idziemy do kolejnego TikToka. Niech to będzie ten. Okej, okay, wylosowałam sobie jakiś. O nie. Ups. Pierwszy października chyba. Pierwszy października 2014 rok. W ogóle ja tu mam taką samą bluzę jak teraz. O nie. Guys, możecie sobie pomyśleć, Wiktoria, czy ty nie masz bluz w szafie, jak jej zakładać? Ja wam odpowiem. No w tym problem, że właśnie nie mam bluz, żeby założyć do odcinka. Jest tak jest, odkąd chciałam włosy, połowa moich ubrań wygląda na mnie źle. Po prostu jakoś mi nie pasują, z krótkimi włosami moje ubrania, a bluzy pasują, więc dlatego na przykład mam dzisiaj tą, tak samo jak na tym odcinku. Nie zwracajmy uwagi na to podobieństwo, okej? Okay? I generalnie chciałam coś wyjaśnić, ponieważ ja tutaj czytałam to, jak ja tutaj po prostu to czytałam jakoś strasznie dziwnie. I gdy się to czytałam tak dziwnie, dlatego nie potrafię czytać, co w sumie też się by zgadzało. Ale ja czytałam tak dziwacznie po prostu, bo ja to pisałam jak miałam jakieś mało lat po prostu. Nie wiem, jakieś miałam 10 lat może i po prostu dużo błędów ortograficznych tam było. Więc ciężko było mi się też rozczytać w moim piśmie bardzo pięknym i wyraźnym wtedy. Więc dlatego tak to przeczytałam. Ale okej, teraz będę do ostatniej TikToki, ostatnim fanpage w tym odcinku, ponieważ mam 18 minut nagrania, a wolałabym to zmontować szybko mimo wszystko. Więc teraz wejdziemy w pierwszy fanpage i tym razem jest to mój fan. Tym razem jest to fanpage Fypy, podłoga Big, podłoga Turex, podłoga, więc jak ktoś chce, to może sobie zaobserwować i klikamy sobie w pierwszy TikTok. Dużo moich zdjęć, okej. Okay. Ja wam tak dużo zdjęć pokazuję? Co? Co? Czuję się troszeczkę dziwnie. W sensie, Jezu, ile można mieć moich zdjęć? Nie, że mam z tym jakiś problem, tylko troszeczkę mi się to wydaje dziwne, ale spoko. Okej,
ponownie bardzo dużo moich zdjęć. No, okej, to było tyle z przeglądu moich fanpage'y. Jeżeli chcecie kolejne takie odcinki, to piszcie w komentarzu oraz piszcie kolejne fanpage'y, jakie mogłabym przejrzeć, abym żadnych nie pominęła. Ponownie przypominam o odbieraniu mojego Instagrama wikpodogatorex oraz na mojego Discorda, link jest w opisie. I ta piękna cena reklama na samym początku tego odcinka, to była to reklama stworzona przez moje moderatorkę na Discordzie, więc docencie ich starania i na ten serwer wbijcie, bo bardzo się starają każda z nich. Pozdrawiam was dziewczyny, a my się żegnamy. Pa, pa!